Jak wiemy z dzisiejszego komunikatu wojennego Dowództwa Obrony Warszawy, odczytanego już przed mikrofonem Polskiego Radia, na przedpolu Warszawy robi się nieco wolniej. Jakoś więcej powietrza. No, jak i powietrza więcej, to może i produktów będzie więcej. Nie jest to wiele na razie jeszcze, no ale są pewne znaki na niebie i na ziemi, że może tych produktów będzie niedługo nieco więcej. Oczywiście proszę moich słów nie brać za żadne zobowiązanie. Jeśli to nie nastąpi, to nie mieć do mnie pretensji. Bo przecież wielokrotnie mówiłem o tym, że na wojnie jak na wojnie. Raz jest źle, raz jest dobrze. Ciągła odmiana. I z tymi odmianami należy się nieustannie liczyć. Dziś jest na lepsze, jutro może być na gorsze. To też, dlatego też nie należy się nigdy za bardzo z góry cieszyć, jak również nigdy nie należy z góry rozpaczać, czy z góry się smucić. Trzeba w tych chwilach, gdzie właśnie te zmienne sytuacje powodują tak częste skurcze serca, zachować spokój. Ten spokój, który powinien płynąć z pewności, że jakkolwiek się ułożą losy wojenne, koniec jest wiadomy. Dlaczego? Dlatego, że zło musi być wyplenione. W tym wypieraniu nieprzyjaciela sprzed pola Warszawy, jakie się dokonywało w ciągu nocy i dnia dzisiejszego, mamy do zanotowania kilka epizodów, które są godne tego, żeby je zapamiętać. Patrole nasze podsuwały się dość zuchwale naprzód. Tak więc jeden z patroli podszedł aż pod stanowisko artylerii niemieckiej. Obrzucił ją granatami. Inny z patroli to samo zrobił w stosunku do stanowisk CKM-ów, ciężkich karabinów maszynowych. Stwierdzenie tego faktu jest bardzo ważne, gdyż ta czynna, ofensywna postawa pociąga zawsze za sobą onieśmielenie przeciwnika. Dobre zaś wojsko zawsze się stara mieć opanowane przed sobą przedpole, a po to, by nie było zbytnich niespodzianek, by zawsze wiedzieć, co się u nieprzyjaciela dzieje, by zawsze siedzieć pod jego drutami, pod jego pozycjami, żeby nie dopuścić nigdy do odwrotnego stanu. Dobre wojsko zawsze musi mieć czyste przed sobą przedpole. W czasie tych wypadów, tych walk patrolowych zdarzyły się incydenty również godne do zanotowania. Epizody z księgi wojennej żołnierza polskiego. Tak na przykład ciężko ranny strzelec został między linią niemiecką, korzystając z nocy. Najwyższym wysiłkiem przyciągał się do własnych linii i został uratowany i przywieziony do szpitala. Inny zaś wpadł do niewoli. No, Niemcy go wzięli, ale postąpili, trzeba przyznać, dość naiwnie, licząc na słabość moralną tego żołnierza. Mianowicie polecili mu wrócić, przebrać się w cywilne ubranie i rozdawać odezwy, które mu przygotowane dali, ażeby je wziął sobą, jako chleb rozdawał. No, oczywiście żołnierz wrócił, zameldował się u swego dowódcy i posłusznie oddał mu te wszystkie odezwy. Widać z tego, jak oni są słabo poinformowani o rzeczywistym stanie moralnym naszego wojska, naszych żołnierzy. To były przeżycia na froncie Warszawy. Warszawa sama miała dzisiaj znowuż dość gorący i głośny dzień. Naloty, które po obiedzie się odbyły w godzinach popołudniowych, były dość silne. Brało w nich udział ponad 50 samolotów.
No i niestety były to przeważnie bomby zapalające. Jeszcze raz tutaj musimy zwrócić uwagę na konieczność szybkiego reagowania na te bomby. Bo im prędzej, tym lepiej. Mówiłem już raz, że to są niewielkie bomby do wielkości rulonu papierowego i mniej więcej takiej objętości, które wytwarzają niesłychanie wysoką temperaturę. Zbliżyć się do nich można zupełnie bezpiecznie. One nie wybuchają. Zasypać je piaskiem. Niezmiernie ważna rzecz, żeby nie tracić głowy w tych wypadkach, gdyż bomba zapalająca zalana wodą lub też zostawiona, kiedy ci, którzy powinni ją gasić w popłochu od niej uciekają, na skutek swojej wysokiej temperatury rozszerza pożar bardzo szybko, a już pożar rozszerzający się nie daje się przecież ugasić. To też jeszcze raz apeluję do wszystkich. Gdziekolwiek spadnie bomba zapalająca, bez żadnej obawy, wrzucać się na nią z piaskiem i zostaje natychmiast unieszkodliwiona. To wszystkie pożary, które mamy dzisiaj w Warszawie, to przecież one mogły być zupełnie zlikwidowane. Chyba że gdzieś spadł na jakiś, prawda, skład desek, czy jakieś inne, prawda, na jakieś inne przedmioty, zabudowania, gdzie może nie zawsze było można jej szybko znaleźć, ale przecież i bomba taka zdradza się przez to, że zaczyna się wokół niej palić, najpierw oczywiście nie silnie, tylko słabo początkowo, jest, powstaje dym i można zlokalizować. Chyba że, prawda, gdzieś na odludziu, że zanim się ktoś spostrzeże, to już jest bardzo duży płomień, ale tam, gdzie są ludzie, gdzie jest domy mieszkalne, to po prostu nie powinno już być dzisiaj tych pożarów od bomb zapalających, dlatego że ludność już powinna, prawda, wiedzieć, co to znaczy i powinna zdobywać się na szybką pomoc. Przecież to sami siebie ratujemy w ten sposób, jak powiadam jeszcze raz, nic nie ryzykując. No, a jakbyśmy ryzykowali, to tym bardziej trzeba było wygasić. No więc te bomby, jak mówiłem, dzisiaj przeważnie składały się z bomb zapalających. No, na to już nie ma żadnego wytłumaczenia, bo przecież rzucano je nie na mosty, nie na obiekty wojskowe, nie na hangary, a po prostu rzucano je na zupełne, prawidłowe śródmieście. Sam byłem świadkiem takiego nalotu, takiej bomby niezapalającej, a kruszącej, która gruchnęła na ulicę Świętokrzyską. Tu nie ma żadnego wytłumaczenia. Również w nocy strzelano granatami, pociskami artyleryjskimi i znowuż pociskami zapalającymi. Spalono część budynku wojskowego Generalnego Inspektoratu Sił Zbrojnych, no i nie uszkodzono żadnych wojskowych, prawda, tam instytucji, ale spalono doszczętnie Instytut Józefa Piłsudskiego, poświęconego badaniu najnowszej historii Polski. Całe szczęście, że archiwum było przeniesione i że spalił się tylko lokal. Ponadto w ciągu dzisiejszych nalotów stwierdzono niewątpliwie, iż lotnicy przy pikowaniu, przy opuszczaniu się w dół strzelali z CKM-ów do ludności. Cóż, na to wszystko można tylko zacisnąć pięści i jeszcze bardziej stać się zaciętym. Jedyna na to odpowiedź. Odbyła się dzisiaj w rannych godzinach przysięga tych ochotników, którzy wczoraj na apel prezydenta Starzyńskiego zaciągnęli się do wojska, zostali umundurowani, uzbrojeni i złożyli przysięgę. Od dnia dzisiejszego stali się żołnierzami. Jak już mówił prezydent miasta Warszawy, doborowe grono tych ochotników się zebrało. Rzeczywiście miało się tę pewność i to przekonanie, że to są chłopcy, którzy nie cofną się.
Ale przy tej przysiędze byłem świadkiem incydentu, który muszę mówić, na który muszę zwrócić uwagę, bo właśnie on udowadnia to, czego się nieustannie domagam w imieniu władz wojskowych od ludności. Otóż w czasie przygotowań do przysięgi jeden samolot, pierwszy, który się dzisiaj rano ukazał, przechodził gdzieś sobie tak obok. No i zatrajkotał karabin maszynowy. Czy do niego, czy on. I grupki ludności, która na tym dziedzińcu była zebrana wokół żołnierzy, wokół swoich bliskich zapewne, na głos motoru i na pogłos karabinowej palby z CKM-u zaniepokoiła się najpierw, a później pod dom w popłochu zaczęła uciekać. Czworobok do przysięgi zebranej oczywiście ani zrnął, ale ci ochotnicy, którzy byli w mundurach już, ale stali w grupkach, bo jeszcze nie otrzymali karabinów i nie mogli stanąć wobec tego do przysięgi, zaniepokoili się wyraźnie, a po niektórych nawet również wziął udział w tym cofnięciu się pod mury. Otóż to jest dowód, jak zaraźliwie ludność cywilna w tym wypadku wpływa na wojsko. Tam, gdzie jest wojskiem pomieszana. I bardzo prosimy, żeby tego nie robić. Jak jest wojsko w pobliżu, to trzeba się niezmiernie opanować. Nie można zachowaniem się swoim zdradzać tego lęku, bo to źle działa na wojsko. Proszę Państwa, przejdę teraz na zakończenie tej mojej pogwarki codziennej, wieczornej do spraw drobnych. Mianowicie w jednej z pierwszych tych moich pogwarek zwróciłem się do fotografów z apelem, żeby fotografowali. Zgłosiło się ich spora ilość po przepustki, po zezwolenia. Wydano już takich kilkadziesiąt zezwoleń i na tym już ta akcja się zakończy. Tych kilkudziesięciu fotografów, którzy te zdjęcia dokonają i wykonywują już, to całkowicie wystarczy. Większa ilość, prawda, już by nieco przeszkadzała w naszym normalnym życiu wojennym i wojskowym. Tym bardziej, że znalazł się tutaj na gruncie Warszawy Amerykanin, przedstawiciel wielkiej firmy filmowej, który przyjechał do Warszawy od po prostu przeddzień wojny, zaopatrzony w pisma naszych przedstawiciel w Stanach Zjednoczonych, ażeby sobie pozdejmować różne landschafty z Polski. No i wsiąkł wojna. Do tej pory siedział z ubocza, ale ponieważ czas biegnie, wojna się przedłuża, no więc postanowił historycznie ją na tym filmie utrwalić i już drugi dzień jeździ autem. Oj, nawet teraz w tej chwili jest między palącymi się domami w dzielnicy północnej i zdejmuje. Zdejmował wiele. Zdejmował cmentarze podarte pociskami, szpitale porujnowane na Pradze, domy robotnicze rozwalone, dzieci pomordowane. Niedługo świat na drugiej półkuli będzie mógł zobaczyć oczywiste dowody, niezaprzeczalne, jak my walczymy i jakimi metodami prowadzi walkę nasz wróg z kobietami i dziećmi. Przemawiał podpułkownik Wacław Lipiński. Chwila przerwy.